W miniony piątek w Galerii Sztuki Współczesnej odbył się uroczysty finisaż wystawy Witolda Kucaja zatytułowany Między obiektywem a pędzlem. Wystawa prezentuje dorobek 55 lat twórczości artysty i pierwotnie była zaplanowana na 2 kwietnia, czyli dzień po urodzinach autora. Niestety z powodu pandemii nie doszła wtedy do skutku. Ja miałem wielką ochotę na to, żeby w 80. rocznicę urodzin pokazać swoje zdjęcia w galerii, bo do tej pory parę razy pokazywałem w Receku. Tu jednak to pomieszczenie kojarzy mi się trochę inaczej, tak bardziej dostojnie. Prace autora często mylone są z pejzażem, ponieważ czasami aż ciężko uwierzyć, że jest to zdjęcie, a nie obraz namalowany pędzlem. Fotografie powstały głównie w Kołobrzegu i możemy zobaczyć na nich przede wszystkim Morze Bałtyckie, ale jak przyznał autor, podczas wypraw wędkarskich zauroczył się także jeziorami czy rzeką Drawą. Natura inspiruje do tego, że trzeba ją fotografować, bo to jest coś pięknego, coś co pobudza dusza myśli inaczej, serce czuje to inaczej i głównie właśnie pejzaż. Pierwsze zdjęcie, które artysta zrobił z myślą pokazania go szerszemu gronu widzów, zostało zrobione w 1967 roku. Dariusz Kaleta porównuje fotografika do myśliwego czy snajpera, który czeka na ten jeden moment, żeby uchwycić swoją ofiarę, czyli naturę. Oglądając, drodzy Państwo, te prace, zobaczycie, jak światło jest wyłapane, jak ta fala się rozbryzguje, tworzy łunę lub też temperaturę, że tu mamy na zewnątrz zimną temperaturę, a w chwili rozbicia zaczyna światło wokół tej chmury wodnej, zaczyna pulsować, zaczyna drgać. Witold Kucaj od pół wieku jest wierny swojemu stylowi. Zaczynał od analogu i go cyfra do końca nie skaziła, że musi być wszystko dokładnie widać, wszystko musi być ostre jak brzytwa. Nie. Właśnie wyszukuje, wiedząc, że aparat cyfrowy, obiektyw łapie wszystko, bardzo mocno rysuje, to potrafi właśnie wyczekać ten moment i zrobić, idzie tak w analogu, będzie coś lekko rozbyzane poprzez mgiełkę, poprzez wodę, poprzez pył piachu. Potem poznać znakomitego fotografika. Wystawę można oglądać do 22 maja. Jednorazowo do galerii wpuszczanych jest około 6 osób.